Cześć, witam Was, Energik, w kolejnym koszmarnie nazwanym podcaście Gra Ze mną oczywiście jest Bartek, Bart Jakubczyk. Cześć. Cześć wszystkim. I dzisiaj zajmiemy się ciekawą sprawą. Sprawą, którą tak naprawdę, o której dopiero dowiedziałem się wczoraj. Troszkę mnie Bartek tutaj nakierował, ale sprawa jest tak absurdalna, że trzeba o niej powiedzieć. Mianowicie chodzi tak. o. Całą dramę związaną z Baldur's Gate 3 Ale nawet jeżeli nie grałeś w Baldur's Gate'a Tak jak ja, nawet jak się nie interesujesz w ogóle rpg RPGami Tak naprawdę ta sprawa dotyczy ogólnie Graczy jak i deweloperów, także warto obejrzeć Niezależnie od tego czy jesteś fanem Baldura, czy nie jesteś Czy grałeś, czy nie grałeś Bo jest to jakby sprawa, która zatacza szersze kręgi Niż sama sprawa Baldur's Gate'a to jest ciekawy temat, tak jak powiedziałeś. Mamy tutaj z jednej strony community, z drugiej strony mamy deweloperów, i to jest bardzo fajne, bo z jednej strony to się przenika, z drugiej strony jest wa walka, jest wojna. Żebyście wiedzieli o co chodzi, pokrótce, to, że premiere Baldur's Gate 3 mamy ze sobą, to na pewno wiecie. Natomiast Baldur's Gate 3 zdobywa niesamowite oceny, świetne recenzje, jest bardzo chwalony przez graczy jako tytuł dokończony. Tytuł świetnie zrobiony, ma wiele opcji dialogowych, ma wiele opcji fabularnych. Generalnie jest to dobra, naprawdę bardzo dobra gra. No i co się stało? Stało się to, że część deweloperów, część środowiska stwierdziła, że ale hola hola, wy nie możecie robić tak dobrych gier. I tutaj, jak dla mnie pojawia się jakieś kuriozalne takie... Dla mnie to jest kuriozum, to co się teraz dzieje, bo mamy z jednej strony graczy, którzy się cieszą, super, jest wydany genialny tytuł, jest zrobione coś, co Chcesz ograć, chcesz się bawić, ba, żeby było lepiej. Są gracze, którzy wchodzą w ogóle w RPG czy też CRPG tylko dlatego, że jest taki fame wokół Baldura, spróbowali i im się to podoba. I ten gatunek ich chwycił, a jest jeszcze lepiej. Są osoby, które twierdzą, że słuchaj, ja kupię Baldura, mimo że nie będę w niego grał, bo to nie jest mój gatunek, ale chcę zagłosować po portfelem. Chcę pokazać, że ja chcę takich gier, chcę, żeby to było słyszalne. No i super, fajnie, że możemy tym portfelem głosować, tak? Ale z drugiej strony mamy deweloperów, którzy mówią Ale wy nie możecie się spodziewać, że my będziemy robić takie gry. Wiesz, no, no jak? No nie można, przychu, No jak to, tak zrobić, zrobić dobrą, dobrą grę? No, co co jak to można? Jak można zrobić nie dość, że dobrą grę, to jeszcze na dodatek niezabagowaną? taniej niż wszyscy i mm. w ogóle jakąś, wiesz, taką dopracowaną. Jeszcze nie, nie żeby nie było DLC-ków, nie, jakichś tam płatnych to w ogóle nie jest, ma nie? mikropłatności. <laughs> tak. I, I ta gra kosztuje 250 zł. Najlepsze jest to, że ona miała w dzień premiery pójść trochę do góry, bo około miesiąca przed premierą, kiedy jeszcze wciąż można było kupić Early Access, na miesiąc przed premierą mniej więcej, zwiększyli trochę cenę do około 200 coś złotych. I później mieli ją zwiększyć znowu. Nie pamiętam już teraz, czy to było właśnie obecne: 250. Mm -hmm. I powiedzieli, że wiecie co? A, wystarczy. My już dalej nie zwiększymy tej ceny. Jakby mm -hmm. zostawiamy ją tak, jak jest. Proszę, chcecie, kupujcie. No, da się. Okazuje się, że się da. Wypuścić y, produkt, który jest dopracowany, produkt, który spełnia oczekiwania graczy, ba nawet ich przewyższa. I to jest myślę, że bardzo ciekawy moment y, do zrobienia takiej małej dyskusji, teraz, bo powiedziałem. To, co nawet przewyższa oczekiwania graczy. I tu jest bardzo fajna rzecz, bo Larian Studios oni nie zrobili w tym momencie czegoś niesamowitego, tak, troszkę w cudzysłowie, posłuchajcie mnie chwilkę, co dokładnie mam na myśli. Oni zrobili to, co się robiło 15 lat temu, tak jak się kiedyś w można powiedzieć, robił gry, wydawało się produkt, który jest w miarę skończony, żeby było jasne, Baldur nie jest całkowicie wolny od bagów, On po prostu ma ich bardzo, bardzo mało i deweloperzy cały czas aktywnie pracują nad tym, no ale jest, jest, naprawdę jest super, więc oni zrobili produkt, który jest naprawdę dobry, który jest przygotowany, który można brać i jeść z niego, mm. jedźcie z tego wszyscy, co nie? Nie ma problemu, bawcie się mm. i grajcie. No i dlaczego to jest y właśnie to oczekiwanie, bo my no obecnie zostaliśmy przyzwyczajeni do tego, że bardzo często te gry nie są wcale gotowe na premierę. One są gotowe pół roku po premierze, czasami nawet dalej. Yy, czasami potrzeba dwa lata łatania, a i tak gra nie jest gotowa. Tutaj mamy sytuację no, zupełnie odwrotną, tak? Znaczy, tak. To jest w ogóle ciekawe, bo cała ta drama wyniknęła z tego, że jeden z deweloperów powiedział, że Baldur's Gate to tak naprawdę anomalia. Aha. Że to jest rzecz całkowicie niezgodna z aktualnymi standardami. I teraz. To jest, słuchajcie, w ogóle ciekawe, jeżeli spojrzymy na to, na te, na te słowa, że to nie jest gra zgodna z aktualnymi standardami. Czyli jakie są dzisiaj standardy? Gra, która, za którą płacisz wysoką cenę, która mhm. nie jest dopracowana i na... Na premierę gry pobierasz kilkanaście albo kilkadziesiąt gigabajtów patrzy gra, która potem tak, wyciąga z ciebie. Pie... klasyka. Tak. Gra, która y, wymaga od ciebie pobra... y, Znaczy może nie wymaga, ale oferuje ci jakieś płatne DLC, które często są jakimś kosmetycznym gównem. Y, gra, mm -hmm. która nie jest, y, znaczy nie spełnia jakby podstawowych warunków na to, żeby ją, za nią w ogóle płacić pieniądze. I tu wychodzi gra, która. Wszystko to ma, znaczy nie ma wszystkich tych błędów i to jest anomalia, mhm. słuchajcie. I to jest w ogóle ciekawe z punktu widzenia graczy i deweloperów, bo tak naprawdę może się zdarzyć. Oczywiście nie musi, ale może się zdarzyć. Jeżeli pionki na y, szachownicy będą odpowiednio ustawione, to tak naprawdę Baldur's Gate może być całkowitym game changerem, jeżeli chodzi o rynek. Mhm. Y, I Wśród twórców, głównie gier RPG, bo to chociaż tam nie, nie tylko się wypowiadali twórcy RPG, ale różni, różni deweloperzy, e, czuć strach. Oni się po prostu Oj, boją tak. tego, że Baldur's Gate 3 będzie aktualnym standardem, do którego nikt aktualnie nie będzie w stanie dociągnąć. I to jest właśnie, to jest właśnie całe to, cała ta sytuacja pokazuje, jak wyrachowane Firmy są, korporacje, które produkują gry, nie? Bo mm -hmm. oni by mogli to zrobić. To nie jest to, że to no tak. jest poza zasięgiem jakiegokolwiek dewelopera. Oni by to mogli. Tylko dzisiaj jest taki wiesz: wiecie, pogoń za pieniądzem, wydajemy szybko, zarabiamy i potem jeszcze w trakcie, jak yy, gracze będą grali, naprawiamy tą grę. A tutaj Larian Studio podeszło do tego inaczej: powiedział, halo, wydajmy grę skończoną za mniej niż cena pudełkowa innych tytułów. I dajmy graczom po prostu fajną grę. To, to jest taki właśnie, tak jak powiedziałeś, to jest yy, taki powiew gier jeszcze dosowych, kiedy gry robiło się o, nie dla tak. pieniędzy, ale to robiło się ogóle, dla graczy. Nie? Dla graczy, mhm. żeby im się to podobało. Pieniądze były gdzieś, oczywiście były ważne, ale były na drugim miejscu. I wiele takich gier powstawało w latach 90. i jakby Baldur's Gate troszkę hołduje tej. Yy, właśnie temu temu systemowi zrobienia gry dla graczy, tak? Aczkolwiek ja będę starał się tutaj też spojrzeć na drugą stronę medalu i nie być tą osobą, która totalnie oczernia wszystkich deweloperów, którzy tak powiedzieli, bo oni mają swoją prawdę, swoje jakieś tam racje i pewnie z ich punktu widzenia, wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jest to, że Baldur's Gate wyszedł i zbiera tak ogromne, bardzo dobre oceny, że jest, ma taką, że tyle do ludzi gra, może to być dla nich problem, no ale do tego jeszcze mam nadzieję, mam nadzieję dojdziemy. Jasne, ale żeby też nie być gołosłownym, sprawdźmy sobie szybko dzień dzisiejszy Metacritic. Mamy tego User userscore 9,2, metascore 96, na chwilę obecną, na pierwszym miejscu i to już od kilku dobrych dni. Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o PC Game w 2023. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o najbardziej, e, największą, jeżeli chodzi o dyskusję, grę w 2023 roku. No, jest to sporo osiągnięcie. Pamiętajmy, że Baldur's Gate pobił w tej kwestii świetną, naprawdę świetną Zeldę, która notabene też udowadnia, że da się robić gry naprawdę dobre. No, i oczywiście, że tak. Czemu nie? Zelda też pokazała, że wcale nie trzeba robić nie wiadomo jak wielkim budżetem. Nie znaczy oczywiście, że Zelda jest tania, ale że da się to zrobić. Wiele innych gier też nam to pokazywało. I jeżeli spojrzymy sobie na Steam czarcy, też teraz nawet zaglądam, mniej więcej kojarzę, jak to wygląda. Ale okej, okay. jeżeli mówimy o Top Games yy, i to patrzymy sobie na PIKI. W tym momencie. Player Peak, jeżeli chodzi o Baldur's Gate 3, no to było 875 343 graczy. Jeżeli chodzi o top records, czy coś się zmieniło? Już patrzę, Baldur był chyba na 8 miejscu. Jest na siódmym miejscu. Mhm. Jeżeli chodzi o top records, panka miejsce... przegonił. Tak. Przegonił Cyberpunka 2077, czyli ewidentnie się da, a jeżeli, to jest, myślę, że to jest w ogóle świetne porównanie, tak, że Baldur's Gate stoi obok Cyberpunka, bo kwestia tego, jak gra była wykonana, jak ona wyglądała, jeżeli chodzi o moment wydania, no to jest niebo a ziemia, tak, no ale to wszyscy znamy tą historię, to już jest temat, który się długo ciągnie i myślę, że nie warto tego konia kolejny raz kopać, bo minął rok, minęły dwa lata i Cyberpunk dalej, no... Ten stan jest jaki jest, chociaż ludzie grają, mi się podoba, i chwała CD Projekt za to, że cały czas nad tym mm -hmm. pracują. Natomiast mnie zastanawia kwestia zarzutów, które są na przykład wobec Baldurs Gate w ogóle rzucane, bo Ty wspomniałeś właśnie o tym deweloperze to był Xavier. Niestety nie pamiętam nazwiska teraz. Ksawier, jakiś tam junior. I on jest indie deweloperem, to jest też istotne. I z jednej strony ja go troszkę rozumiem pod tym względem tego strachu, tak, że okej, okay, wychodzi gra, która może wyznaczyć nowe standardy, i co my teraz biedni zrobimy? No, w moim doświadczeniu, no słuchajcie, róbcie dalej swoje. Nie musicie wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, ba, nie musicie wydawać nie wiadomo jak wielkich. Gier, to jest prosta rzecz, miesz siły na zamiary. Nie, mm -hmm. nie porywasz się z motyką na słońce, skoro wiesz, że nie masz zasobów ludzkich, finansowych, yy, związanych z umiejętnościami, doświadczeniem, no to nie robisz tak wielkich gier, więc dlaczego cię to boli? Zbądź doświadczenie, rób mniejsze tytuły no i później po prostu staraj się iść no coraz wyżej, rób coraz lepsze gry, coraz większe gry, to przyjdzie naturalnie oczywiście, tak? Jeżeli ktoś myśli, że zaczyna yy, przygodę z game developmentem i zrobi nie wiem, 8000 zespół, tak? Jak to ma miejsce? Boże, 8500 ma chyba Blizzard. <grym> no to troszkę chyba zwariował, tak? To tak nie będzie wyglądać, nie taka jest kolej rzeczy. Z drugiej strony, dlaczego masz właśnie problem związany z tą jakością? Bo mm, mnie zastanowiła jedna rzecz, ja chwilkę się zastanawiałem nad tymi słowami. Baldur's Gate to anomalia i na początku miałem przykłady takie, no to chyba człowieku zwariowałeś, co nie, to jest dobra rzecz, mhm. ja to wziąłem strasznie pejoratywnie. I zacząłem się nad tym chwilę zastanawiać i, i wiesz co, ja mu przyznaję rację w tym momencie. Baldur's Gate to jest anomalia i pozwól mi wytłumaczyć o co chodzi. Jest anomalią dlatego, że dożyliśmy czasów, gdzie jesteśmy na tyle przyzwyczajeni do no tak. takiego, a nie innego wydawania gier, że ej, Właśnie. moment, to faktycznie jest anomalia, ale to jest świetna anomalia. I ja mam nadzieję, że ta anomalia, a na chwilę obecną... Dyskusja pokazuje, że może tak być, jest, że jest na to szansa, i mam nadzieję, że nie skończy się tylko na wspominkach i, i, i małym no, sztormie faktycznie może coś zmienić, może przebudzić i deweloperów, i graczy właśnie z tego takiego letargu, gdzie, mm -hmm. tak jak powiedziałeś, wydajemy grę mocno nieskończoną, wydajemy grę, gdzie od razu, kup, kup, kup. Jeszcze gra nie wyszła, albo jest dzień premiery, już mówimy: słuchajcie, szykujemy dwa wielkie DLC, co nie już gra jest w ogóle pod to przygotowywana, bo kontent podczas produkcji został tam wstępnie zawarty, bo data majerze to sprawdzą. Gra jest niedokończona, ale na to, żeby przygotowywać ją pod DLC, było jakieś paki do kupienia Somi. Transakcje są, skórka na konia oczywiście jest, bo czemu nie zapłać? No i proszę bardzo, mamy niezwykłe kasyno. Mi się podobało takie, jeden komentarz pod jednym z tych wszystkich filmów, i to teraz je ja pytam, czy to były filmy, czy to było pod którymś z artykułów, mhm. ale bardzo mi się podobał ten komentarz. W 2003 roku wchodziłem do sklepu, żeby kupić grę. W 2023 roku wchodzę do gry, by znaleźć sklep. Mhm. W tą stronę. Troszkę źle no przytłoczyłem, bo to było. W 2003 chodzimy do sklepu, żeby znaleźć grę, w 2023 do gry, żeby znaleźć sklep, ale, ale tak i to jest strasznie prawdziwe. No właśnie o tym mówię, że tak naprawdę Baldur's Gate, chociaż mówi się, że to anomalia, to tak naprawdę jeżeli rozegramy to dobrze jako gracze, to Baldur's Gate stanie się pewnego rodzaju standardem, do którego wszyscy będą porównywać inne gry. dlaczego? Podałeś tutaj akurat Metacritic, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Na Metacriticu hmm. aktualnie, jeszcze przypomnę raz, Baldur's Gate ma 96 e, punktów od e, krytyków i 9,2 e, od graczy. I dlaczego e, wśród deweloperów słychać e, trzask pękających dup? A no hmm. dlatego, że jeżeli Baldur, Baldur's Gate stanie się pewnego rodzaju wyznacznikiem jakości, i oni doskonale wiedzą, że żadna gra nie będzie w stanie, przynajmniej to, co robią, a jeżeli są w stanie stwierdzić, to ja wierzę, że oni są, oni wiedzą, co mówią, że nie będą w stanie dorównać do jakości, do jakości gry od Baldur's Gate'a, to teraz zobacz, każdy recenzent, który będzie recenzował jakąkolwiek grę RPG, będzie przyrównywał grę do Baldur's Gate'a. I oni się tego hmm. boją bo jeżeli Baldur's Gate ma 96 powiedzmy punktów tak, i bierzesz takiego Diablo 4 i nagle się okazuje, że on w wielu aspektach jest gorszy, no to jego cena będzie na, jego ocena będzie na poziomie 70-80 dzisiaj 70 cena na metascore to jest zabójstwo dla gry, już nikt tej tak. gry nie kupi i mhm. to, jest, to jest główny problem dla którego oni się boją, dlatego że e, poprzeczka została Zawieszona tak wysoko, że oni. Ja podejrzewam, że większość tych firm może to zrobić, tylko byłoby to ogromnym nakładem kosztów, czego oni nie chcą. Byłoby w pewnego rodzaju, na przykład, wyrzuceniem DLC-ków, czego oni też nie chcą, bo na tym się jeszcze zarabia. I nie ma możliwości, żeby dorównać temu, co zrobiło Larian Studio. I ten problem, który oni widzą, jest naprawdę poważny, bo. Tam ktoś wypowiadał się, że wiele mniejszych studiów może się zamknąć z tego powodu, że Baldur's Gate i oni, i tak naprawdę ja odebrałem cały ten artykuł, ten, właściwie tego, on się nazywa Ksa... Xa... Nie, 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 nie Xavier. On się nazywa Ksalawier Nelson Junior. On, ja czuję jakby w tej informacji, że on jakby zniechęca graczy, nie grajcie w Baldura, uh -huh, bo ta uh -huh. gra jest tak dobra i nasze gry nigdy tak dobre nie będą. Dlatego nie róbcie sobie jakby pewnego rodzaju ideału, którym aktualnie można powiedzieć, że Baldur's Gate 3 jest, bo nikt nie będzie w stanie do niego dążyć, ani do mhm. znaczy dążyć mogą, ale nigdy nie dojdą. I to jest w ogóle też ciekawe, bo to nie jest tylko kwestia rpg -ów. Rockstar mhm. robi świetne gry z otwartym światem. I nikt nie ma bólu dupy o to, że, nie, że inni nie zrobią gry tak dobre, jak, jak Rockstar. No nie zrobią, no trudno, no zrobią inną, tak? Natomiast. no okay, tutaj... Wiesz co, skoro no. mówisz o otwartych światach, taka dygresja mi przeszła. Co mówili w branży, jak wyszedł Assassin's Creed Odyssey? Wszyscy mówili, że inne gry będą porównane do, właśnie do Odyssey, że to będzie problem, że świetny otwarty świat i mhm. nie było oczywiście takiego jak było sytuacji tego, jak teraz, tak. ale, mówili, ale mówili, że właśnie jest to nowy standard, część osób się troszkę bała i tak dalej, ale nie ten poziom, co mamy przy Baldurze, jednak podobna sytuacja, co mieliśmy później, wyszedł Elden Ring okazał że da się zrobić zupełnie ciekawiej otwarty świat, że można zrobić go dużo bardziej przyjaźniej dla gracza. Ja się na przykład z tym stwierdzeniem, które teraz powiedziałem, bardzo zgadzam, bo jak biegam po Elden Ringu, jeżeli biegam po tej mapie, ja się czuję dużo przyjemniej niż w momencie właśnie, gdzie między innymi mamy te klasyczne otwarte światy, mhm. czyli mapa, miliony znaczników, to przez chwilę jest fajne, później mnie nudzi, później mnie wkurza, później nie pamiętam już, co robiłem w main questie, i mam dość, mam dość. Po prostu jestem totalnie zmurzony tą eksploracją, a Elden Ring pokazał, że się da. A co ciekawe, żeby nie było Elden Ring, nie był wolny od bugów na premierę. Tam było trochę łatania, mm -hmm. no ale się dało. Jeżeli chodzi o takie nowe standardy, okej, okay, idźmy dalej, pójdźmy w stronę biatyk. Street Fighter, czerwiec tego roku, Street Fighter VI wydaje, Capcom wydaje naprawdę świetną bijatykę z świetnym systemem tur. Jeżeli chodzi o taką wersję dla jednego gracza, gdzie możesz sobie chodzić po wirtualnym mieście, pojedynkować się i tak dalej i tak dalej, jest to bijatyka, która jak na obecną chwilę Naprawdę poprzeczka jest zawieszona wysoko, ale co się okazało parę dni temu. Tak, y, oni z jednej strony wydali świetną bijatykę, z drugiej strony, troszkę szczelili sobie w koladę ostatnio, bo było Evolution niedawno i ogłosili y, Ninja Turtles Pack. Y, taką kolaborację, gdzie możesz kupić. żebym cię nie okłamał teraz, ani was, y, można sobie tu szukać. I tam są... Tak, tam są skórki do kupienia właśnie żółwi ninja za. Drugiego Street Fightera, 50 chyba, 50 czy 60 dolarów. Troszkę skok na kasę i ciekawa sytuacja. Z jednej strony świetna bijatyka, z drugiej strony kapką wszczerdzie w kolano, jeżeli chodzi o cenę zawartości DLC. Także jeżeli chodzi o te standardy, one się co jakiś czas pojawiają, one się co jakiś czas zmieniają. I ja myślę, że tutaj Sven, czyli no, założyciel Larian Studios, przepraszam, może nie założyciel, osoba, która w tym Larian Studios, tak, za ten zarządza od dłuższego czasu, on powiedział ostatnio w wywiadzie, od, odnosząc się do tych założeń, do no. tych nowych standardów, mówi, słuchajcie, ale standardy są wyznaczane. Nowe cały czas, one są przez chwilę, później znikają, no i tak jest. Branża się rozwija i to nieważne, czy mówimy o grach wideo, kinematografii, czymkolwiek innym, tak? Niech to będzie branża samochodowa. Cały czas pojawiają się nowe standardy. Czy to źle? Absolutnie nie. To super, że są nowe standardy, to super, że ludzie staramy się robić coś nowego, no i z drugiej strony. Jest to troszeczkę, no wolna amerykanka, za dużo powiedziane. No jednak kwestia mega kapitalizmu, no ale wolny rynek. Więc jeżeli ktoś zrobi dobrą, dobry produkt, dobrą usługę, ja ją będę chciał kupić. Oczywiście, że tak i zagłosuje de facto portfelem. Ktoś może powiedzieć, ja nie mogę robić tak dobrej usługi. To skoro jesteś... Bo tu mam taką zagadkę w głowie, kiedy ja coś takiego słyszę. To czekaj, jesteś świadom, że nie możesz robić takiej usługi i masz z tym jakby taki problem do drugiej osoby, która może. Skoro jesteś świadom i wiesz, że nie możesz... Rób coś innego albo rób mniejsze rzeczy w tym, w tym, dziale. No albo mówisz, że nie możesz zrobić i, i, i tak próbujesz na takiej zasadzie, że doskonale jesteś świadom, że to ci nie wyjdzie, ale i to robisz, no to wtedy to jest głupota. No w którą stronę chcemy iść tutaj w tej narracji? Jakby gdzie twój ból jest skierowany, tak? Czy tak. do tego dewelopera, co umie, do kupca, do, do konsumenta, który chce sobie to wziąć, czy, czy do świata, bo, no, bo, bo nie możesz. To jest trochę słuchaj, jakby Karolak zaczął krytykować Toma Cruza, że on robi Mission Impossible, a Karolak gra w jakichś gównianych filmach i on by też chciał. I mówi: Nie oglądajcie Toma Cruza, bo, bo ja nigdy nie zagram w Mission Impossible i nie zrobię filmu akcji. Będę grał w jakichś gównianych komediach romantycznych, i nie oglądajcie Toma Cruza, bo, bo, bo tak nie tego. Ale w ogóle ten, ja sobie poczytałem te wywiady z tym Svenem. Yy, to się nazywa, Ja nie wiem, jak się czyta jego nazwisko. Albo Winskę, albo Winkę, bo on jest, on jest, nie wiem, chyba szwedem, tak mi szwedem. się wydaje. Słuchajcie, gość jest deweloperem, któremu chętnie byście postawili Browara. To jest typ, który. On otwarcie mówi: on nienawidzi żadnych sezon pasów, żadnych DLC. Jak zaczęło, jak zaczął mu. E, wchodzić na głowę wydawca i mówi, że Baldur's Gate za mało przypomina Diablo, że muszą zrobić grę, żeby przypominała bardziej Diablo, to on po prostu odciął się od wydawcy i postanowili sobie sami tą grę wydać w takim razie, tak jak oni chcieli, nie? Jest naprawdę, jest takim kolesiem, który jak to się czyta, to to jest gość, który bardzo wielu e, graczy jest takich, nie? Że ja nie płacę za delceki kupię grę za rok, jak już będzie połatana, to jest właśnie taki koleś, nie? To jest właśnie koleś, który tak myśli. E, i, e, I on właśnie jakby bo tak naprawdę to całe Larian to nie jest, no wiadomo, że za dużą firmą zawsze ktoś stoi. No w tym wypadku stoi Sven, który tą firmą zarządza. I on właśnie, em, to było w ogóle ciekawe, bo gdy Baldur's Gate był w Early Accessie, on myślał, że wtedy. Gdy Baldur's był w early sesje, oni już dobili do piku zainteresowania i tam chyba było 100 tysięcy graczy równocześnie, nie? Chyba i oni mówili, oni raczej twierdzili, że to już nie zostanie pobite, że to już był pik, mhm. już więcej. I nagle okazuje się, że 850 tysięcy ludzi w to gra. Także słuchajcie, ja myślę, że to jest tak, że to jest ważne, żebyśmy nie zapomnieli o tej całej sytuacji to raz i każdy, myślę, że jakby wiesz. Idealnym rozwiązaniem jest tak, każdy kupuje kopię Baldur's Gate'a, każdy dokłada cegiełkę, tak. i to by sprawiło, ja myślę, że to by sprawiło właśnie, że branża by musiała się przepoczwarzyć. Pójść właśnie w tą stronę, którą czy też w ten tok myślenia, który reprezentuje Larian Studios. Ale e, patrząc na to z drugiej strony i obserwując innych deweloperów i ich komentarze na ten temat, rozumiem, że. To nie było takie proste. Cena tej gry była podyktowana tym, że odcieli się od wydawców. Dzięki temu cena mogła być niższa o stówkę. Wiadomo, każdy chce jakąś tam kasę z tego ściągnąć z wydania gry. Natomiast tutaj jest też ciekawa rzecz, bo. Wypowiedzieli się właśnie. Większość tych deweloperów, którzy się wypowiadali, no to byli tak sobie powiedzmy więksi, mniejsi różni. Tam chyba ktoś nawet z Blizzarda się wypowiedział. I mhm. większość wypowiedziała się o tym negatywnie. Znaczy. To jest w ogóle niesamowite, bo wyobraźcie sobie, że gra jest tak dobra, że musisz o nie wypowiadać negatywnie. Rozumiecie? To jest cukier jest tak słodki, że aż gorzki. I, i <laughs> e, tak jak mówię, ja myślę, że w ich, w ich gdzieś tam. Mózgach, czai się ogromny strach przed tym, co może przynieść przyszłość, że nagle będą musieli. Pamiętacie, lata 90. na PlayStation 2. Pamiętasz? Lata 90. No, kiedy kupowałeś tak, grę nie? na PlayStation 2 i ona musiała działać. To nie było tak. Że... Co? Ona chodziła, ona była Musiał, dopracowana. odpalałeś, musiało działać od początku do końca. Jeżeli co się okazało, że nagle gra nie działa, nie możesz jej skończyć, fama szła od razu, nikt tego nie kupował. Więc te gry musiały być dopracowane w najmniejszych szczegółach. Owszem, te gry nie były tak. tak skomplikowane, jak dzisiaj, no ale Rockstar jakoś wydawał, GTA 3, Vice City, San Andreas też były na konsolach, musiały być dopracowane. I to jest właśnie, to jest właśnie to, to pokazuje, że yy, potrzebujemy, że my jako gracze potrzebujemy tych czasów, które były kiedyś, nie gówno deweloperów z gówno grami, które każą nam ściągać jakieś delceki, patrzeć, nie wiadomo po co, albo sam installer na, na płycie. I nagle pojawia się gra, która jakby idzie całkowicie pod prąd, nie? Całkowicie mhm. jakby w ogóle w opozycji od tego, co dzisiaj branża prezentuje. I najlepsze jest to, że tak jak mówię, jeżeli będzie to dobrze rozegrane. To Baldur's Gate może stać się standardem, który sprawi właśnie, że deweloperzy będą zmuszeni odchodzić od tych no, gównianych pomysłów. Właśnie dlatego, żeby ta gra się zaczęła sprzedawać, żeby żeby mhm. bo znaczy właśnie teraz mnie ciekawi, jak to by w ogóle wygląda w Diablo. Nie grałem w Diablo, ale to chyba jest dużo tych DLC-ków, nie Wiesz co, tutaj kub... Diablo 4. Ja w ogóle miałem kupić, bo w poprzednich mhm. częściach Diablo spędziłem dużo czasu i stwierdziłem, że mimo że bardzo chcę, no nie kupiłem. To jest. no Grak to, to jest typowy grinder, potrzebujesz dużo czasu, żeby tam się mhm. pobawić. Stwierdziłem, ok, odpuszczam tym razem, więc niestety bezpośrednio nie. Nie grałem, ale mam y, znajomych, którzy są maniakami, no bo wiadomo, mm -hmm. po, Baldur's, po, po Baldur's Gate 3, widzisz, po Diablo 3 oczywiście trochę pozostało. I to jest ciekawa sytuacja, bo jest dwa miesiące po premierze Diablo 4, i ta gra zaczyna. Y, może umierać za duże słowo, ale mocno spada zainteresowanie graczy. Ostatnio był. Y, był live ze strony Blizzarda, oni mają Campfire, jeżeli dobrze pamiętam, mm -hmm. to nazywają, i był Emergency Campfire. I to jest ciekawe, bo to jest drugi potężny Emergency Campfire. Pierwszy był taki, kiedy zrobili sobie live'a i odpowiada od odpowiadali na pytania publiczności. Mm -hmm. Tylko to nie były pytania publiczności, to były ich pytania i to później wyciekło. Więc zrobili Emergency Campfire, żeby poprzepraszać za to, a teraz zrobili kolejne, żeby poprzepraszać za sezon, który właśnie wprowadzili. No właśnie, tam było też... coś takiego, no. Tak, bo, bo tam się dzieją właśnie takie rzeczy, jak wspomniałeś, czyli jest, i to nie jest nowość u Blizzarda, moi drodzy, jakby doskonale wiecie, co ta firma robi od lat, tam jest potężny skok na kasę, więc no ewidentnie. Natomiast ja chciałbym się przyczepić, specjalnie przyczepić do sformułowania, którego użyłeś. I to jest najlepsze, ja tego sformułowania sformu... używałem sam jeszcze przez kilka ostatnich dni, czyli e, mam nadzieję, że Baldur's Gate stanie się nowym standardem. I wiesz mhm. co do mnie trafiło? To jest taka oczywista myśl. To nie jest nowy standard, to jest stary standard. Ja wiem, że tu mówimy Który tylko o pracy grze Tak, słów. Znaczy, tak ale. W dzisiejszej to jest... rzeczywistości to jest nowy standard, tak. może tak. To jest, jest, dlatego to jest dla mnie, to mnie jeszcze dlatego bardziej uderzyło, że oni nie wyznaczyli nowego standardu, oni przywrócili stary więc ja się zastanawiam do jakiego momentu myśmy wszyscy doszli, że tak bardzo nas przyzwyczaili deweloperzy to jest yy, niesamowite, bo to jest troszeczkę jak z tym yy, takim przysłowiowym gotowaniem żaby, że nie wrzuca się od razu na wrzątek, tylko powoli zwiększa temperaturę i ona się w końcu ogotuje i branża deweloperska przez lata faktycznie nas tak przyzwyczaja. Ja pamiętam przecież jak lata temu były, no, znamy wszyscy aferę ze skórką dla konia yy, później były kolejne wprowadzane to powoli szło do przodu, ludzie się z, yy, gdzieś tam sprzeciwiali, nie sprzeciwiali Przeciwiali, ale i tak kupowali, bo było głosowanie portfelem. Później były lootboxy, były afery z lootboxami. Tak? Niektóre kraje, które banują, traktują jako hazard. Jest, jest dyskusja, ale znowu. Od dłuższego czasu, nawet jeżeli ta dyskusja, jeżeli chodzi o lootbox, się pojawi, to ona jest krótka i już nie tak głośna i też nie przynosi e ewidentnie takich efektów. Y więc to gdzieś podupada. I tutaj znowu mamy właśnie Larian, który wraca i pokazuje, słuchajcie, da się zrobić to dobrze, da się to zrobić porządnie. I tutaj mnie ciekawią, bo ja nie wiem, czy w ogóle zwróciłeś uwagę, jak ci deweloperzy kierują. E, negatywne opinie w kierunku Dolarian. Oni używają ich sukcesu, to jest w ogóle niesamowite. No, Oni używają właśnie, ich tak. sukcesu jako negatywnych <noise> aspektów. Słuchajcie, zrobiliście <noise> grę za dobrą. Mówię, no, ale, ale, ale o co chodzi? tak? To co powiedziałeś, cukier jest za, za słodki. E, później m, ktoś mówi: okej, okay, ale, no wiecie, wyrobiliście tą grę 6 lat. Nie tak dawno, nie tak dawno mieliśmy ogłoszenie i to jest ten moment. Mam nadzieję, że mi przypomnisz o przypomnisz sobę. Bo oczywiście klasyka, mózg musiał w tym momencie zapomnieć imienia i nazwiska. Ostatnio słyszeliśmy, że mamy zapomnieć o time, time frame'ie deweloperskim 3 plus lat. Mamy być przygotowani jako gracze, że teraz gry będzie się robiło 6 lat. I teraz wypadło mi, oczywiście, kto to powiedział. Bardzo nie głośna wiem, wypowiedź od niedawnego czasu wygooglujcie sobie w takim razie natomiast skoro oficjalnie takie rzeczy mówicie na scenie że tak jest to dlaczego macie problem z tym że oni to robili 6 lat to jest pierwsza rzecz druga rzecz jest taki argument no dobra ale Larian Studios ma teraz 400 plus pracowników i korzystał z outsourcingu no ok są tak jak mówię firmy które mają dużo więcej pracowników po 2000 zespoły deweloperskie 4, 8 nawet 8,5 no, i robią gorsze gry. No to w takim razie, gdzie leży problem, tak? Ktoś tutaj powie, yy, okej, okay, ale Early Access był 3 lata w, w. Tak, Early Access był przez 3 lata, no i mieliście beta testerów. Tak, po to jest Early Access. To nie jest nic odkrywczego. Early Access to jest po pierwsze faktycznie zrzucenie kosztów beta testingu na community. I w zależności od tego, co wypuszczasz i jak podchodzisz do tego community, taki będziesz miał feedback i tyle zaoszczędzisz. Larian, Larian zaoszczędził sporo, ale co jest najważniejsze, Larian pokazał przy poprzednich tytułach, że oni słuchają graczy, że oni mają niesamowity kontakt z community, cenią sobie feedback i faktycznie pracują z tym community, żeby stworzyć dobrą grę. Dlatego tak chętnie ludzie to robili, tak chętnie dawali im feedback i dlatego ta gra wyszła tak dobrze. Później się pojawiły jeszcze pozostałe zarzuty, tak, że mm, kwestia crowdfundingu. Baldur's Gate 3 nie dostał zutówki z crowdfundingu, bo nie było. Poprzednie gry takiego mm. Div Divinity Original Syn. Okej, okay, tam było. Teraz nie możecie mieć problemu. Ba, oni powiedzieli, słuchaj, to, to, jest, to mnie w ogóle uderzyło Krzychu, bo wy teraz jedziecie na popularności Dungeons Dragons. Dungeons Dragons jest teraz w piku popularności. I wy na tym jedziecie, co nie? Jeszcze ktoś tam zarzucił, że dostali yy, finansowanie od Wizard of the Sword Coast. I mi się podobała odpowiedź, bo tylko teraz nie pytam osoby, ale był tweet, y, odpowiedź z Wizard of the Sword Coast. No, moi drodzy, y, wiecie, ogólnie znanym faktem, oficjalną informacją jest to, że my nie daliśmy pieniędzy Larian Studios. Oni zapłacili nam za to, że mogli zrobić grę. To wyglądało no tak. tak, że Sven przyszedł do nich, powiedział: Ej, słuchaj, chcę zrobić baldura trójkę. OK, zapłać, proszę, masz hajs, dobra, idź rób. A i hmm. tak oni jakiś czas, to jest w ogóle ciekawe i wiele osób o tym już zapomniało, Larian Studios, oni przez długi czas, przez kilka lat, jeżeli dobrze pamiętam, prowadzili rozmowy z Wizard of the Sword Coast tylko po to, żeby mogli przekonać ich że mają to, co trzeba, żeby zrobić Baldura Trójkę. I mm. właśnie Divinity i Divinity Dwójka dołożyło tutaj ostatnią cegiełkę. No więc gdzie ta draba, jakby o co jest ta draba? O to, że ciężko zapracowali na to wszystko? Jakby nie, nie łapie Krzychu. Ja w ogóle wiesz, też trochę tego nie rozumiem, bo Larian jako studio nie zrobiło nic, czego nie może zrobić żadne inne studio. Jeżeli Blizzard by poszedł w stronę crowdfundingu i powiedział słuchajcie robimy nowe Diablo, ale robimy to na crowdfunding. Też by ludzie dali pieniądze. Nie wierzę, mhm. że nie. To, że e, mieli te, ten Early Access. No kurde, przecież kiedyś demo to był standard, tak? Że mogłeś sobie grę <laughs> sprawdzić, tak? Że, że to mhm. było dla każdego, tak? I, ale wiesz, dlaczego większość studii nie chce wypuszczać dema, nie Early Accessa? Bo to jest chłam, bo większość tak. tych gier w momencie, kiedy wychodzi na premierę, to jest chłam, niedopracowany chłam. I ja myślę, że to jest właśnie ten problem, że oni się boją, boją się negatywnych ocen, zanim jeszcze gra będzie na premierę, bo już wiesz, gracze stwierdzą, że to jest chłam, nie, nie widzą tego, nie patrzą to, a dobra, to zbierzemy feedback od graczy, poprawimy to i to i to. Oni tego nie chcą robić, bo nie chcą tego poprawiać, tak? bo to by były koszta, bo to trzeba było tak. ludzi zatrudnić, trzeba było im zapłacić, po co? Ukrywajmy grę do ostatniej chwili, karmy jakimiś gówno trailerami e, CG, które nic nie wnoszą, i nagle się okazuje, że gra wychodzi, i to się okazuje, że to jest chłam, i idzie negatywna fama w internecie, i wszyscy no. Tf, dlaczego? No, dlaczego? Nie? No, no, to jest właśnie takie podejście, tak? Myślę, że to jest właśnie to kwestia tego community, współpracy z community. Dungeon Dragons nie jest teraz w piku, jest w piku dlatego, że Baldur's Gate wychodził, a nie dlatego, że, że wiesz, że coś tam, nie? Nie wiem, film chyba robią w ogóle, Dungeon and Dragons y 2 chyba, to zapowiedzieli tak, chyba coś, coś tam, tam jest ale aha. Dungeon Dragons nie jest, nie jest, wiesz, to jest w ogóle też ciekawe, bo jest taka jeszcze inna y, sytuacja, y, bo crowdfunding, to, to jeszcze Chris Roberts też zrobił sobie crowdfunding, wymyślił sobie grę w kosmosie, w której gra Mark Hamill, że możesz kupować statek, odwiedzać planety, cuda niewidy tam się dzieją. Aktualnie jest to najbardziej chyba popularny crowdfundingowy Crowdfundingowa zbiórka na świecie, zebrał na to chyba 500 milionów dolarów, czy nawet więcej, to wąziłby wiedział, bo on tam w to gra. I to jest w ogóle też nikt y, zauważy, że to nie jest tak, że wszyscy nagle powiedzieli, bo ty masz tyle pieniędzy, że możesz zrobić wszystko. No to, to nie jest tak, że on, on. Ludzie chcieli za to zapłacić, tak? Tak samo będzie z Baldurem. Jeżeli y, gra jest dobra, ludzie będą chcieli zapłacić, a jeżeli wypuszczasz chłam. No to część ludzi zapłaci, poczekasz, ci co zapłacili powiedzą, że to jest chłami, nie kupi tego. No na tym polega, mm. tak? Ja powiem ci, że jakbym był recenzentem gier RPG, bo nie jestem, to by mi Absolutnie sadystyczną przyjemność robiło, jakbym recenzował gry RPG, porównywanie każdej gry teraz do Baldur's Gate a trójki. Myślę, że to będzie <laughs> dla każdej gry z RPG, która wyjdzie, to będzie największy potwarz przyrównanie do Baldur's Gate a 3. No i oni właśnie się tego boją, nie? Że wiesz, że to, 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 to będzie, to, to tak właśnie pójdzie w tą stronę, nie? Hmm? Może być. I tutaj miałem przed chwilą jeszcze bardzo fajny argument, który, a mam, to zrobimy tak, wiesz co, bo ja mam odpowiedź, taką krótko tro, no. trochę psztyczek w nos na to pytanie, co ci zadam, ale jestem ciekaw, co, co ty powiesz, bo pojawiło się też yy, ze strony deweloperów, yy, taka opinia, taki argument został wyciągnięty, yy, słuchajcie, nie możecie oczekiwać od nas takiego poziomu, bo nie wiecie, jak się robi gry. Mhm. No widocznie oni też nie wiedzą, jak się robi gry, skoro nie wiedzą, jak do tego poziomu dociągnąć, tak? No to <laughs> chyba... <laughs> no to niech może się zajmą, okay. nie wiem, stawianiem piecy, albo, nie wiem, betonowaniem drogi, cokolwiek, nie? Mieszaniem betonów w betoniarce, no. To jest okay. wiatra, wiesz, no. A Słuchaj, jak... z mojej strony, Z mojej strony odpowiedź była prosta, co? Ja hmm. tak to usłyszałem i mówię, czekaj, hmm. nie wiem dokładnie, Dokładnie, od A do Z nie wiem dokładnie, jak się robi ubrania, co nie? Co nie znaczy, że jak pójdę do sklepu i nie będzie mi pasować i powiem, że ok, to no słaby produkt, dziękuję, nie kupuję, to pójdę, wiesz, nagle się zacznie wojna, że ponieważ nie wiem jak to robię, no. powinienem to kupić. Jak kupuję, nie wiem, yy, kupiłem sobie rower, tak? I deweloper po powiedział mi, yy, ale pedały to w DLC, ku co nie? Tak? Bez górki pan sobie go tam zepnie, wskoczy pan sobie, ale pedały tam, żeby mm. pedałować, to już już nie, już... już. A jak pan dopłaci ekstra, to tak. no to czekaj, to, że nie wiem, jak dokładnie się na przykład robi dany produkt, to znaczy, że nie mogę go ocenić, nie mogę być niezadowolony, bądź zadowolony, nie może mi się podobać. Nie mam zielonego pojęcia jak od A do Z robi się telewizory, ale no, wiesz, spędziłem przy, przy wyborze nowego sprzętu, sprawdzam zawsze kilkadziesiąt godzin mm -hmm. oglądając testy i tak dalej, porównując, później łażę po sklepach, jak jest czasami jeszcze się mm -hmm. znajdą te takie dark darkroomy, gdzie możesz sobie wszystko wypróbować. Ja naprawdę dużo czasu spędzam i mimo, że nie wiem, jak jak pożą bezpośrednio ten sprzęt, no to widzę, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Oceniam, kupuję, głosuję portfelem. Dlaczego fakt, że nie wiem, jak się robi dokładnie od A do Z gry, ma teraz być wykorzystany na zasadzie, nie możesz mi skrytykować tego, jak ja produkuję gry, no bo nie wiesz, jak się je robi. No okay, tak, ale no... z jednej strony nie możesz krytykować, ale z drugiej nie przyrównuj nas do Baldur's Gate'a, tak? No to wiesz, to dla mnie tacy, takie osoby powinny złożyć wymówienie i po prostu mm. zająć się czymś innym. No, ja myślę, że chodzi o to w ogóle. wiesz, w, w latach 90. kiedy gry wychodziły. Ja mam taką tezę, że w latach 90. Mm. jak gry wychodziły, to każdy tytuł wnosił coś nowego, bo było bardzo duża mm. przestrzeń, gdzie można było działać, tak? Na różnych kierunkach. Tak. Nie? I ja mam takie właśnie przeświadczenie, że jakakolwiek gra wychodziła, oczywiście z tych triple Każda gra coś wynosiła nowego, tak? To był mógł być jeden malutki mm. element, ale to jakby cały czas szło do przodu. Aktualnie my jesteśmy w takim e, troszkę w takim w takiej stagnacji, że e, rynek trochę do przodu nie idzie, bo trochę nie ma, brakuje tego, tego, takiego nowego kroku milowego. Wcześniej to były akceleratory 3D, na przykład cd Rom. Teraz tego nie ma. Niektórzy myśleli, że VR. Więc jakby jesteśmy cały czas na tym samym poziomie. I wiem, że niektórzy się ze mną nie zgadzają, ale ogólnie ja mam taką też przeświadczenie, że oprawa cały czas stoi na tym samym miejscu, ona nie idzie do przodu od lat. Zwiększa się po prostu rozdzielczość tekstur i ewentualnie ilość trójkątów na modelu, ale to, to nie idzie jakby do przodu, bo nie ma, czego, nie ma nowego czegoś. Nie? I, brakuje takiego powiewu świeżości. Tak? No. Ale wiesz, no. Branża kiedyś właśnie dążyła do tego, żeby iść cały czas do przodu. Baldur's Gate nie, nie robi nic, czego nikt wcześniej nie zrobił. To nie jest gra, która jest e, game changerem w kwestii oprawy, e, fabuły, czegokolwiek. Ona nie robi nic, nic jakby nie wybija się, nie jest wybitna hmm. pod kątem e, jakiegokolwiek elementu, który znajdziemy w grze RPG. I ona się tylko wybija tym, że jest ukończona, że jest. Tania, no powiedzmy, że nie hołduje aktualnie tym dlc i wszystkim innym, tym tym niepłatnym nie, nie mikrotransakcjom, natomiast hmm. ona jakby jest cały czas na tym samym poziomie co inne gry RPG, tak? Yy, natomiast no, widać, że tutaj też wydaje mi się, że Larian też podszedł do tego w ten sposób, bo masz dwie drogi: albo zrobisz okay. grę drogą i sprzedasz mniej egzemplarzy, albo zrobisz grę tanią i sprzedasz ich dużo. No, i oni wybra wybrali, wydaje mi się, to drugie rozwiązanie, tak? Nie, nie poszli y, po 350 zł, wzięli za y, 250 zł. No tutaj faktem jest, że nie było tego publishera, który pewnie też swoją marżę pobierał. No ale to też nie jest tak, że wiesz, Blizzard, kto wydaje gry Blizzard? Oni chyba też sami wydają, nie? Hmm. Czy jest tam jakiś wydaje wydawca? Wydaje się, że tak, ale. Z, możemy szybkie googlowanie zrobić, ale wydaje mi się, że no bo, tak. Wydaje no mi się, jest, że oni no robią No to, to, to zobaczcie to, te pieniądze, jeżeli tak jest, to te pieniądze, które mm, Larian przeoszczędził na wydawcy, tak naprawdę Blizzard wziął od Was. Bo gra kosztowała chyba 350 zł, chyba diablo, tak? Mm -hmm. Czyli oni po prostu zarobili na tym o tą stówkę więcej, którą Larian zaoszczędził na zrezygnowaniu z publishera, nie? No kto tam jest tym wydawcą? Szukam, szukam, szukam i chyba oni sami faktycznie... No, mi się wydaje, wydają. że tak. No. ci duzi wydają sami, mm. tak? To... Y, 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 podobnie jest chyba... Chociaż, chociaż, czekaj, bo y, tak odnośnie dramy. Trochę poboczny temat, ale będzie troszkę pacować, bo y, ludzie się przyczepili. W tej całej dramie zostało wspomniane ostatnie y, wydanie niesamowitego, krzychu niezwykłego, bardzo dopracowanego. to Tapnacz, jakby... No. Krem mm -hmm. de la krem, co nie? Red Dead Redemption, mm -hmm. które, które widzimy, jak wygląda. I ludzie mieli problem do yy, Boże. Nie do, do Take-Two, tylko do Rockstar'a. Ale wydawcą jest Take-Two. I to jest tak. ciekawe, że w tym przypadku trzeba Take-Two właśnie winić za tą, za tą sytuację. Także jakby oni stwierdzili, że i do. By o linii najmniejszego oporu i okej, okay. co ciekawe, ponoć ta gra jest całkiem nieźle zamawiana, yy, też jest duże zainteresowanie, mam nadzieję, że nie, naprawdę mam, moi drodzy, nadzieję, że nie, bo to jest głosowanie portfelem, to jest pokazanie, że i, i tak kupicie, i tak kupimy, mm -hmm. co nie, także nie róbmy tego absolutnie, ale żeby nie było, ja się też przez jakiś czas tak starałem zastanowić nad tą drugą stroną, bo to co żeśmy tutaj wspomnieli, te obawy, ta kwestia przyrównania do właśnie Baldura ze strony deweloperów, to że oni powiedzmy, że będą mieli trochę problem, tak? Ja też myślę, że to jest mocno bagatelizowane to, że będą mieli problem, ale postanowiłem, że postaram się troszkę pokontemplować, zobaczyć co ich może boleć, i jedną z takich rzeczy, którą jestem w stanie zrozumieć, naprawdę jak najbardziej jestem. To jest to, że są na przykład akcjonariusze. To jest mhm. to, że ktoś sypnął hajsem. Po prostu ktoś sypnął hajsem na twoją grę. On ci dał termin. Jego ja w pewnym momencie nie obchodzi, że ty nie skończyłeś robić tej gry. On ma to w dupie. On ma tak naprawdę ciebie w dupie. On chce zgarnąć hajs później i okej, okay, dobra, to jest biznes, jakby to, czy ktoś ma duszę, czyli jakby pominimy w ogóle tą dyskusję, bo to nie tego tyczy, nie tego w ogóle dotyczy ten podcast dzisiejszy, ale okej, okay, rozumiem, to jest biznes, ktoś zainwestował i chce zgarnąć za to hajs. Dobra. Tylko teraz tego, tak logicznie myśląc, jeżeli inwestujesz w coś, o czym nie masz pojęcia, trochę jesteś głupi. Jeżeli masz pojęcie i masz tym doświadczony, bo zakładamy, że sepnąłeś hajsem do dewelopera, który naprawdę wie co i jak i z niejednego gamingowego deweloperskiego pieca chleb jadł, no to kiedy oni ci dają feedback, że naprawdę to nie jest jeszcze dobry produkt, powinieneś ich posłuchać. No bo inaczej, no nie jesteś mądrym inwestorem po prostu. Mhm. Z drugiej strony, no deweloper ma często nóż na karku. No bo jeżeli powiesz takiemu no, swojemu świętemu Mikołajowi, dobremu wujkowi, na zasadzie słuchaj jeszcze nie wydajemy tej gry, nie, 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 nie. Jakby my potrzebujemy więcej czasu, on ci mówi musisz wydać teraz, bo plan, bo biznes, bo, bo pieniądze. Ty mu powiesz nie, to, to on powie ok, to ja zabieram swój hajs. Mhm. I zostawiam cię no, z ręką w nocniku. Co niestety może doprowadzić do wcale niemałych yy, wcale nie studia do upadku może jak najbardziej, bo nawet te duże studia często mają za sobą kilku yy, takich yy, no, kilka takich kranów z gotową, jeżeli one zostaną zakręcone, no to one mogą po prostu zniknąć. Dlatego ja myślę, że Larian zrobił fenomenalną robotę, gdzie stwierdził, okej, okay, my to zrobimy sami. I kto, tutaj też cenna uwaga. Larian budował to, czym stał się teraz, a uważam, że stał się genialną firmą, uh -huh. przez prawie 20 lat. To jest pierwsza rzecz. Larian dwa razy był na skraju bankructwa, więc jak ktoś mi rzuca informację, słuchaj, ale no, teraz, niedawno się wybili, zrobili to od razu bzdura. Finansowanie zewnętrzne w większości bzdura, szczególnie jeżeli chodzi o Baldur's Gate 3, albo jeżeli chodzi o kogoś, kto im ten hajs pompuje w nich. Absolutnie bzdura. Zapłacili za masę swoich rzeczy i też to pokazuje, co mi się bardzo podoba. Tak samo zresztą jak tobie, sam Sven. Ktokolwiek oglądał panel, panel from hell. Widział, jak to wygląda. Oni wynajmują zamki, pomieszczenia, robią je na naprawdę taki stary, fajny styl, drewniane stoły. Mm -hmm. Sven, to już jest klasyka, Sven wychodzi w zbroi w ogóle, co nie? On siada sobie na tronie, wychodzi w zbroi, ma kielich z winem czy cokolwiek tam jest, to nie jest istotne i prowadzą to z jajem i tam widać ogromną, ogromną pasję, więc to jest niesamowite, a dla mnie bardzo istotne jest to, że osoba, która jest na przykład Creative Directorem, która nadzoruje proces twórczy gry, musi to pasję w sobie mieć, bo i tutaj też wrócę do tego, co często się obecnie gdzieś tam mówi, niektórzy mówią, okej, okay, u tych deweloperów jest na przykład gra słaba, bo pracownicy mają swoją pracę w dupie. W każdej pracy znajdzie się ktoś, kto ma swoją pracę w dupie, mniejszą lub większą, ale finalnie oni będą wykonywać, to nie jest tak, że możemy tutaj oczywiście dywagować, tak? że jeżeli ja bardzo się jaram swoją robotą, będę bardziej produktywny, zgadzam się. Mhm. Natomiast koniec końców, to nie jest tak, że poszczególne kilka osób ma aż tak duży wpływ, no bo oni dostają w większości pracę zleconą w studiu deweloperskim i oni dłubią, mówi się na nich często mrówki. One są mrówkami, które po prostu lecą i dłubią, tak? Oni siedzą w tej kopalni, no i po prostu muszą dłubać. Natomiast pytanie, jak wygląda osoba, która nadzoruje wizję kreatywną. I Sven tutaj się świetnie sprawdza, bo on trzyma we własnych ryzach to, jak chce prowadzić dalej studia, jak chce prowadzić produkcję gier. Hmm. To co powiedziałeś, to znaczy to zaczepienie się właśnie tych akcjonariuszy, to jest właśnie jeden z bardzo ciekawych aspektów, bo jest takie, jest takie powiedzenie, że akcjonariusze nigdy nie są zadowoleni. Cokolwiek by się działo, nigdy nie są zadowoleni i dla nich zawsze, wiesz, patrzysz sobie w słupek Excela i ten słupek zawsze ma rosnąć, on nigdy nie może spaść. Więc wiele firm, które bazują na właśnie akcjonariuszach, musi ten słupek cały czas iść do góry, więc jak masz firmę przez ileś tam lat, no, to trudno robić hit za hitem, który będzie cały czas pokonywał kolejne stopnie mhm. i cały czas się zwiększał e, dochodowość tak, danej firmy. Natomiast, e, no właśnie, to, to co powiedziałeś, to jest bardzo ważny element, czyli pasja. Dzisiaj wydaje mi się, że w większości gier, które dostajemy, to są takie hamburgery, w których tej pasji nie ma. Jest to takie e, bazujące na naszych powiedzmy, jakichś tam seriach, które lubimy, ale bardzo często nie widać w tym pasji. E, powiem ci. Jeżeli chodzi o takie gry ostatnio, w których czułem, że, że jest w tym jakaś pasja tworzenia, to chyba ten przedostatni God of War, e, który hmm. był tym początkiem trylogii, e, znaczy no nie wiem, trylogii, na razie dylogii. E, skandynawskiej Nowej serii hmm. też odczuwałem bardzo dużą pasję. Już w drugiej części tego nie odczuwałem, bo miałem hmm. wrażenie, że to jest trochę odcinanie kuponów i oni po prostu robią to, żeby zarobić, tak? Bo to jest druga część marki, ale ta pierwsza część, czyli ta pierwsza część yy, dylogii skandynawskiej na pewno wymagała mnóstwo pracy, jakichś tam yy, podjętych decyzji, że ta gra wyszła taka nie inaczej. Natomiast wielu gier, wiele gier, szczególnie wydawanych taśmowo, yy, tutaj chociażby ostatnio na przykład mogę powiedzieć Far Cry od Ubisoftu. Far Cry stracił swoją duszę już dawno temu. Szósta część okazała się strasznym niewypałem i to była taka gra taka generyczna. Trochę tak, wiesz, no, zróbmy grę, dobra, to co było, to co było, zmienimy setting, zmienimy bohatera i róbmy grę, nie? I to takie jest, wiesz, takie wymęczone, jakby, jakby mam wrażenie, że jakby deweloperzy tworząc tą grę po prostu sami się męczyli to robiąc, więc trudno, żeby to jakby graczy yy, w jakiś sposób porwało, tak? To, to jeżeli deweloper ma, wydaje mi się, dobrą zabawę z tego, że robi grę i czuje, że to jest coś dobrego, to gracze w to pójdą, oni, oni będą czuli tą, tą pasję właśnie tworzenia. A jeżeli mhm. jest to wyrobnictwo, no to jest to po prostu. Jak wyrobnictwo, tak? To jest trochę tak, jak masz, yy, wiesz, kupujesz samochód, tak, i możesz kupić sobie, nie wiem, jakieś Ferrari najnowsze, których jest, nie wiem, pięć. Na świecie, nie? I to jest zrobione wiesz z najmniejszym y, od etala. możesz kupić sobie jakiś tam, wiesz, samochód taśmowy, nie wiem, nie wiem, jakie są teraz. Y, Volkswagen Golf, nie wiem, czy jeszcze są, nie? Już nawet okay. nie abstrahując od. na polskich od, od... psiach są na pewno, tak. to jakby. Czy tam Passata, nie? no niby i to i to samochód, ale z jednej strony masz, wiesz, dbało się o najmniejsze detale, a z drugiej masz taśmowo zjeżdża tych samochodów, tam nie ileś, ileś. Oczywiście, no różnica jest tutaj w cenie, tylko absurdem jest właśnie to, że to Ferrari, które w domyśle jest Baldur's Gate, kosztuje taniej niż ten Passat, tak, tak naprawdę, nie? A do Passata musisz czwarte koło w dlc jeszcze no, sobie no. wykupić, więc także, to jest w ogóle, Także to jest w ogóle cały absurd tej sytuacji, Znaczy w ogóle dla mnie ta cała sytuacja jest niesamowicie absurdalna, ale rozumiem to. Że, że deweloperzy się boją. E, rozumiem to, że zakłóca to taki spokojny kurwidołek, w którym wszyscy aktualnie sobie mm. siedzimy, e, i, i że, że przyzwyczailiśmy się do tego, że gry są niedopracowane, możemy sobie krzyczeć, pisać na internecie, a i tak większość kupi i tak kupi. E, I to jest, jakby wiesz, takie zaburzenie tego, zaburzenie tego mm. całego, dlatego się mówi, że to jest anomalia, bo to zaburza. Tak. Rzeczywistość, tak? Trochę. Tak, ale wiesz, co jest ciekawe, że też tym wszystkim obrywa się troszeczkę branży reporterskiej, tak? Recenzentom czy też serwisom, bo chciałbym tutaj wynieść na forum sprawę IGN, który mhm. na pewno dołożył ogromną cegiełkę do tego, co się dzieje, ponieważ IGN na chwilę obecną zrobił chyba już trzy, na pewno dwa Wideo zostały puszczone. Pierwsze troszkę rozgrzało atmosferę, ponieważ IGN właśnie mocno tutaj powiedzmy, że popieścił chłopaków z Larian Studios odnośnie tego co zrobili. No i to była też taki to był też taki moment zapalny, kiedy to wszystko zaczęło się robić i poza tym, że oczywiście IGN powiedział same dobre rzeczy. Myślę, że powiedział to, co faktycznie jest prawdą, jeżeli chodzi o Baldura, czyli to wszystko co mówiliśmy. Generalnie Baldur jest dobry. Jest to jest naprawdę bardzo dobra gra. Natomiast y, zaczęło się pojawiać coś takiego, że. Y, po pierwsze, y, odnośnie tego wyznacznika, odnośnie tego kierowania się, że ten Baldur będzie czymś, do czego będziemy się odnosić, oberwało się serwisom, że właśnie deweloperzy teraz ucierpią, bo tak jak powiedziałeś, y, Serwisy między innymi typu właśnie IGN, one teraz będą przecież przez ten pryzmat porównywać. No, genialne odkrycie, moi drodzy, tak? Ktoś zrobił coś dobrego, to nie ludzie o tym zapomną. Oni nie będą w ogóle brać tego pod właśnie uwagę. No właśnie cała ta więc... narracja jest taka, żeby gracze zapomnieli i nie grali w to, nie? To jest, to jest właśnie tak. To, to jest, oczywiście nie mówią tego wprost, to jest między wierszami, tak? Że Oj, tak. nie przyzwyczajajcie się do jakości Baldur's Gate'a, bo te gry nasze tak nie będą wyglądać, tak? Ale i takie mhm. kupcie, tak? No. Tak. Z drugiej strony pojawiło się też coś takiego, że IGN powiedział i ja tutaj uważam, że możemy chwilkę na ten temat podyskutować, ponieważ tam była między innymi wspomniana ta wrzawa odnośnie tych nowych standardów. Mhm. Co już żeśmy ustalili, że w sumie to jest powrót starego, dobrego standardu. Natomiast okej, okay, idźmy, idźmy takim ułożeniem zdania, taką budową zdania, że nie możemy teraz mieć, brać tego jako taki nowy standard. I w IGN pojawiło się takie zdanie, że powinniśmy mieć zwiększone standardy. I ja uważam, że to jest... Stąpamy troszkę po grząskim gruncie. Już Ci mówię, Krzychu, o co mi chodzi. Po pierwsze, zgadzam się z tym, że powinniśmy mieć trochę wyższe standardy niż to, co obecnie, w ogólnym ujęciu, branża deweloperska nam serwuje. Bo jakby powiedzenie... Ja nie wiem, czy kojarzysz jak ten... Znaczy, yy... Będziesz kojarzył. Taką, e, takie przykłady z PRL-u, co nie, jak się robiło schabowego, co nie, że tam kartka papieru, bułka, co nie obtoczyć i tań, schabością leciał, co nie, jakby mm -hmm. ma być tak cieniutkie, jak kartka papieru, co nie, a były paniery w cholerę. Więc jakby obecnie tak się, tak się robi gry, co nie, czyli paniera jest, jest oczywiście hype trade robiony marketingiem, na który idzie naprawdę holendarny pieniądz, jest robione wspaniałe CGI, jest hypowanie, po czym no, jak gryziesz, to okazuje się, że mielisz tą panierę, a mięska jest niewiele. No i okej. Okay. Więc uważam, że po pierwsze, jasne, powinniśmy zwiększyć swoje standardy w stosunku do tego, co teraz się dzieje na rynku gier wideo. Powinniśmy oczekiwać lepszych tytułów, bo ja bardzo często nie jestem zadowolony z tego, co dostaję, z tego, jak to jest prowadzone, z tego, że mhm. powiem szczerze, no nie zamawiam tych preorderów prawie nigdy. Jest kilka wyjątków, no bo po pierwsze kupię za pół roku, jak będzie promo i jak będzie połatane. Win-win situation dla mnie, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast yy, niektórzy zauważyłem, że bardzo yy, gdzieś tam parabolizują to powiedzenie, że powinniśmy mieć zwiększone standardy, i ja uważam, że to jest troszkę niebezpieczne. Mimo wszystko, tutaj stanę trochę też w obronie, właśnie deweloperów, bo pytanie: jak zawieszone te standardy będziesz miał, jeżeli będziesz totalnie nieracjonalny. Mhm. No to to się obróci przeciwko Tobie. Ja rozumiem wymagać więcej, bo powinniśmy w stosunku naprawdę do rzeczywistości, którą mamy, ale jeżeli będziesz miał niesamowicie zawyżone standardy, po pierwsze, spełnienie ich będzie absurdalnie ciężkie, bądź niemożliwe. To raz. Dwa, na pewno pójdzie za tym cena, yy, długość produkcji i tak już jest wydłużona, więc jakby tu ok, ale w sumie generalnie pójdą zasoby, bo będzie potrzebny jeszcze większy team. Zakładając, że oni zrobią to dobrze, będą chcieli dobrze to zrobić finalnie, ten tytuł ma być dopracowany. No to zasoby finansowe, zasoby ludzkie, yy, marketing, kampanie, PR, wszystko to naprawdę sporo pochłonie i mimo wszystko oni mogą tego no, nie osiągnąć. Te twoje oczekiwania mogą być niespełnione, więc uważam, że jesteśmy w takim momencie, gdzie właśnie przez tą burzę mamy taki. Ja mam przynajmniej taki lekki znak zapytania, gdzie to pójdzie. Czy, no, uważam, że będzie klasycznie podział, tak że część grupy będziemy mieli taką, że okej, okay, chcę lepiej niż jest mhm. teraz, Baldur pokazał, że tak można robić, chcę z powrotem tego co było, tu, tu jest Baldur, tego chcę. Z drugiej strony, mam niesamowicie zawyżone oczekiwania, i za nic w świecie nie będę chciał tego, co będą robić, nawet jeżeli deweloperzy zwiększą swoje starania i będą wydawać lepsze produkty. Ja myślę, że też to jest taki problem, że gracze mają bardzo krótką pamięć też. Wiesz, to jest, to jest już nie raz, żeśmy się przekonali. I nawet kiedy rzucasz im w twarz, na przykład tak jak w przypadku Red Dead Redemption, teraz tego portu, że jest to. Gorsze niż gra, która, którą możesz uruchomić na Xboxie, tak z Xboxa 360, to jakby do nich nie dociera i tak mówi, że i tak się to sprzedaje, tak? Ludzie i tak to kupują. Także to jest, wiesz, to jest trochę tak, wydaje mi się, że tak jak mówię, ta sytuacja z Baldurem może przynieść coś dobrego, jeżeli będzie jakaś taka, takie pospolite ruszenie wśród, wśród graczy. Ale na razie się to jakby trochę nie zanosi, że to tak będzie, bo, bo mamy tą sytuację, chociaż może też niewiele osób o tej dramie słyszało i też niewiele osób grało w Baldura. Mhm. Znaczy niewiele, powiedzmy, globalnie patrząc na graczy, tak. Także to jest też taka sytuacja, która, która może przejść koło nosa niektórymi. a niektórzy się nawet o tym nie dowiedzą. Natomiast, no, widzisz, firmy robią to, co robią, jak na przykład Rockstar z Red Dead Redemption. Bo oni wiedzą, że to się sprzeda. I to jest jakby wiesz, to jest od lat, tak? I ta nasza cierpliwość jest wystawiana od lat na próbę i zawsze jest troszkę wyżej podnoszona, troszkę wyżej, albo troszkę bardziej naciąga, naciągana gumka, tak? Mhm. I, I my, jako gracze, jako społeczność, Jesteśmy zawsze podzieleni. Jedni powiedzą, że spoko, inni powiedzą, że niespoko. Nie ma jakby tego jednego głosu i nie będzie nigdy, bo, bo, bo jesteśmy ludźmi tylko i każdy ma swoje zdanie. E, natomiast e, ja powiem ci tak, ja widzę jedno rozwiązanie, które by tutaj doskonale mhm. zrobiło, czyli powtórzenie krachu z 83. Wycina wszystkich <laughs> kiepskich mhm. <laughs> mhm. albo i dobrych, które robią kiepskie rzeczy i zostają tylko na, tylko po prostu na, wiesz, na, na tarczy ci, którzy robią dobre gry, który, którzy przetrwają, a cała reszta, cały chłam do piachu i rozpoczynamy od nowa, tak? Jakby nową, nową erę, tak? I Robimy ci, jeden że, wielki reset. Tak, jakby taki, taki big bang, nie? I powiem ci, że e, przez jakiś czas myślałem, że już się zbliża bardzo do tego, do tego właśnie krachu, ale jednak nie. Jednak te... Jednak pomimo tego, że czuję to napięcie w graczach, w tych komentarzach, że gracze już mają tego dosyć, serdecznie, serdecznie dosyć, cały czas są podnoszone, cały czas ta poprzeczka, a my to po prostu łykamy jak pelikany i czekamy na kolejny pomysł, nie? Pamiętam, że pewnym takim elementem było to, jak zaczęli wypuszczać kolekcjonerki bezgiernie, Czyli samym, samym chłamem, nie? Ja mówię, no to, to już jest koniec, no tak. nie? To, to już jest nie, nie, niemożliwe, żeby to, żeby to przeszło. Przeszło. I do dzisiaj, dzisiaj do dzisiaj wychodzą takie rzeczy i nikt z tym problemu nie robi, nie. Trochę myślałem też, że jak wyjdzie więcej, że te wiesz, instalatory na płycie sprzedają na konsolech gry. Tak. I co? I nic. I pewnie nowy Call of Duty też będzie tylko instalator i wszyscy łykną i, i będzie śmiesznie. Nie? Także... To jest i... niesamowite, bo no czasami to... dostajesz w tym, w tym pudełku, to, to jest dla mnie kuriozum też w ogóle. Czasami dostaniesz pudełko z fejkową płytą. Ta, i kodzik, po prostu no. tylko, tak, i kodzik, co nie? I, hmm. A czasami nawet tej fejkowej płyty nie ma. Także otwierasz i jest kodzik, proszę bardzo, masz pudełeczko, daj sobie na półkę, żebyś miał. No, no ale sami się na to zgadzamy, stary. Sami kręcimy tak. bat na własną dupę. Każdy mhm. z nas kręci bat na własną dupę. Tylko to jest. Prawda jest jednak w tym taka, mhm. że ani ja, ani ty, ani żadna inna osoba, która jest jednostką, nic nie zmieni. To musi być jakby pospolite ruszenie. Musi mm -hmm. to być grupa ludzi, którzy powiedzą dosyć i, i to zacznie wtedy mieć sens, a tak jak będziemy sobie, każdy sobie pogada, tak jak sobie dzisiaj pogadamy, pewnie ci, co obejrzą, pięć osób, na które z dziesięciu, które ogląda ten podcast, stwierdzi, kurde, no goście mają rację, nie, ale mm. pozostałe pięć powie, ostatnio. co? 12. 12 no, Zwiększyło się A reszta, reszta powie, nie no, pieprzą w ogóle trzy po trzy kupię sobie Red Dead i będę sobie grał na PlayStation 4 i będę zadowolony. No i to jest niestety mm -hmm. tak. No, no, to jest też tak, że żyjemy troszkę też w takim społeczeństwie aktualnie bardzo zinformatyzowanym, czy też zcyfryzowanym hmm. I, i, te i te opinie na internecie każdy sobie może napisać własne wysrywy i może się, no nawet się nie musi pod tym podpisywać, może sobie pisać nie, co ja chce, to. nie? Hmm. I to jest też, wiesz, yy, aktualnie taki, takie stwierdzenie, że ile ludzi tyle opinii jest jakby jak najbardziej dzisiaj wydaje mi się kultywowane właśnie przez to, że jest ta swoboda dostępu do informacji. Każdy może sobie co chce Napisać, natomiast yy, yy, brakuje mi, wydaje się, żeby coś jest, to się stało. Brakuje mediów opiniotwórczych. Kiedyś takimi mediami mm -hmm. opiniotwórczymi były polskie magazyny growe. Przynajmniej mówię o Polsce, tak. nie wiem jak na świecie. Nie było internetu. Jeżeli chciałeś coś ogrzeć, to słowo e, redaktora w secret czy tam w to, to było święte. On, on tak. wyznaczał czy gra się, od tego jednego człowieka zależało czy gra się sprzeda, czy nie. To było niesamowite, nie? Dzisiaj mm. tak nie ma. Dzisiaj, dzisiaj jest to tak jakby rozmyte e, wśród, e, w, w, w różnej, te całej, tej, całej tej społeczności, że no nie ma kogoś takiego. Nie? I myślę, że myślę, że możemy sobie pogadać, ale to się nie zmieni. To się nie zmieni. No i Baldur's Gate może być także pozostanie anomalią. Natomiast będę miał dziką przyjemność, jak będę czytał, nie wiem, chociażby w PSX-ie, recenzję kolejnych rpg i będzie zawsze porównanie do Baldur's Gate'a, to będę się wtedy cieszył. Wiesz co? To ja, to ja ci zrobię prezent w tym momencie, co nie? Skończymy nagranie. Ja ci kupię za chwilkę tego, o mhm. tego. Ja ci za chwilę kupię kodzik do Baldura trójki. Ja wiem, że ty pewnie nie będziesz miał czasu przez jakiś czas teraz nawet po niego sięgnąć. Ja wiem, no. że ty pewnie nie będziesz miał czasu go skończyć i że to nie jest Twoja dziedzina. Ale ja ci go za chwilę wyślę i sprawdź sobie. Za jakiś czas po prostu gdzieś tam z przypadku cię podpytam. Tak wiesz, okay. zobaczymy. Bo jestem jestem naprawdę ciekaw, wiesz, stwierdziłem, mówię, a w sumie czemu nie? Taki prezent ci go za chwilę ode mnie do ciebie poleci. Natomiast wracając do tego, wszystkiego, co mówisz. Yy, to jest bardzo ciekawe z tymi, z tymi magazynami kiedyś, ja się strasznie z tym zgadzam, bo ja pamiętam, jak jako dzieciak, ja z wypiekami na twarzy latałem po właśnie Secret Service, kiedy kupowałem PSX Extreme. Jezu, były kilka magazynów o konsolach, to ja kupowałem wszystko, mm -hmm. był PSX Extreme, który jeszcze pozostał, PSX fan Neo Plus, yy, chyba był PlayStation czy PlayStation Plus. Kilka takich rzeczy było, więc ja gdzieś te magazyny w piwnicy jeszcze mam. Ja z wypiekami na twarzy po pierwsze do tego szedłem. To bardzo, ale to też te recenzje były wtedy fenomenalnie pisane. One były tak skonstruowane, że ja miałem bardzo dobry obraz, że nawet jeżeli nie byłem czegoś fanem, to byłem w stanie określić albo nawet jeżeli byłem fanem, byłem określić, czy to mi się mniej więcej spodoba. Mała, mała ciekawostka, daj mi jeszcze jedną ciekawostkę powiedzieć, taka w ogóle abstrahując od czegokolwiek, chciałem Wam pokazać, jaką mam temperaturę w moim miejscu pracy. Czyli teraz, jak siedzę, przybliżę tutaj, to jest 31 stopni. Wczoraj, gdy z Bartem siedzieliśmy, miałem 33. Także możecie sobie wyobrazić, co to się tutaj dzieje. Tak? To, 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 nagrywanie w, w trudnych warunkach to jest po prostu. <laughs> ewidentnie. Wiesz co, nie mam takiego akurat termometru, ale ewidentnie widać, że ja się świecę, co nie? Jakby no. ewidentnie widać, że też dlatego, to się zasleje. Dlatego myślę, że będziemy powoli to kończyć, bo ja już po prostu Jasne. nie wytrzymam, ja, już nie wytrzymy, ja już czuję, że się po prostu płynę cały. Tak, e, tak. A jeszcze, wiesz, jeszcze jest tak, że tutaj po tej stronie mam. Komputer, który ma wywieczniki na moją nogę tak. To ja mam tak, jak się co mówi, leci dalewo, odbija od ściany, więc ja mam tutaj taką wiesz, taką kolumnę powietrza. Co, tak nie? Masakra, masakra. Oczywiście. Dobra, może tak, takie podsumowanie zróbmy. Mhm. E, najpierw twoje podsumowanie, podsumujmy ten film, potem ja powiem parę słów okay. i na tym może zakończymy. Dobra, z mojej strony, po pierwsze. Sytuacja jest kuriozalna i, mimo że rozumiem trochę spojrzenie deweloperów, i myślę, że tutaj obydwoje staraliśmy się to zaznaczyć, że jest tam trochę racji, oczywiście, jak najbardziej. Z drugiej strony, to pokazało nam ja bym powiedział, że no, szambo, w którym się znaleźliśmy, może trochę. Zobrazowało szambo, w jakim się znaleźliśmy i w które szliśmy coraz głębiej na przestrzeni ostatnich lat. Co roku robiąc malutki dodatkowy kroczek i po prostu babrając się w tym szambie, gdzie, no powiedzmy, że stoimy obecnie po pas. Na tyle przyzwyczailiśmy się do tego szamba, że przestało nam śmierdzieć, więc brniemy w to dalej. Jakby stwierdziliśmy: Słuchaj, to nie jest takie złe, więc ten rynek deweloperski często przyjmujemy, a przynajmniej grono osób przyjmuje takim, jakim jest. I nawet jeżeli czasami powie, że tam mu zawiało z tego szamba, że coś tam zaśmierdło, no to po chwili jakby zmienia temat i, i, i mimo wszystko kupuje dalej te produkty, które są niedopracowane, dalej pozwala deweloperom na to, żeby robili to, co robią, dalej głosuje portfelem, bo to jest wyznacznik, jeżeli coś nie będzie się sprzedawać. No to ktoś nie będzie tego robić, bo czemu ktoś ma marnować pieniądze i zasoby na produkt, który się nie sprzeda? W myśl starej zasady ekonomicznej produkt jest wart tyle, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. Więc ja się niezwykle cieszę z tego, że to zamieszanie wyniknęło i ja mam nadzieję, że ono nie skończy się tylko na suchym, takim. Wiesz, przewiewie, że to będzie tylko wiatr, zefirek, który zawieje, i skończy się na tym, że. No, okej, pogadaliśmy chwilę, a teraz wracamy do nowego. No to co? Yy, nowa gierka. Ja już mam 7 Season pasów zaplanowanych. Tutaj, proszę, DLC są. Skórki chcecie? Proszę bardzo, jest też dużo. Także Grekup za 60 dolarów, ale tak, żebyś mógł grać normalnie, żebyś miał. Full experience, wiesz, żebyś miał to pełne doświadczenie, dożyć dwie stówki i wtedy będziesz szczęśliwy, jakby to będzie przeżycie Twojego mm -hmm. tego życia. Super. Mam nadzieję, że absolutnie do tego nie dojdzie i że gracze dużo bardziej będą na to patrzeć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mam nadzieję, że deweloperzy dostaną troszeczkę po czterech literach i zobaczą, że po pierwsze jest na to chęć, że da się to robić i ta anomalia mimo że obecnie jest, bo takie czasy wyjaśniliśmy to. Że to przestanie być anomalią, że będziemy w stanie doświadczać większej ilości, bo nie jestem szaleńcem, nie stwierdzę tutaj, że tylko takie gry będą robione, ale że naprawdę zwiększy się liczba produkcji, które będą bardziej dopracowane, które najzwyczajniej w świecie na start, na day one, nie będą mieli miały kilkugigowego day one patcha, który doprowadza grę do poziomu grywalności, a nie do poziomu nawet dob dobrego tytułu żebyśmy na taką dziwną skrajność teraz nie liczyli, bo obecnie w takiej się znajdujemy. Tylko, że sytuacja ulegnie polepszeniu. No i szapoba dla Larian Studios, a dla tych z Was, którzy nie mieli okazji grać, a są może zainteresowani, ja Baldur's Gate osobiście bardzo polecam. Trzy lata spędzone w Irliac Sesie i teraz w pełną grę, jak znajduję trochę czasu, to staram się pograć. Także bardzo polecam. Mhm. No cóż, pozostaje mi się tylko podpisać pod tym, co powiedziałeś. Ja tylko dodam, że cała ta sytuacja pokazała nam jedną bardzo ważną rzecz: że tak naprawdę y, deweloperzy nie myślą o graczach, myślą o pieniądzach. I to jest, to jest właśnie ten problem. I to, że gra y, wyszła y, tak niesamowicie wysoka, y, wysokich, na wysokim poziomie, sprawi, że wiele firm, który, którzy mają swoich akcjonariuszy, nie będą wymagali tego samego. Będą wymagali takich samych, takiej samej ilości sprzedaży, czy takiej samej jakości samej gry, czy tyle samo graczy w, w jednym czasie na Steamie. Ale to, to właśnie to pokazuje, że żadna, że no nie żadna, ale większość firm, korporacji, oni mają w dupie u gracza, użytkownika liczą się tak naprawdę zarobki i pieniądze i po to, żeby z waszego portfela jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć. Żadna firma, większość firm nie robi tego z dobroci dla graczy, tylko to są, wiesz, grubymi nićmi szyte, poparte wieloletnimi badaniami kroki, które mają w nas, z nas wycisnąć jak najwięcej pieniędzy i nikt jakby się nie przejmuje maluczkimi. No i pojawia się Larian Studio, które Postanowiło jednak troszkę zmienić to. To nie znaczy, że nie chcą zarabiać, bo chcą zarabiać pieniądze. No wiadomo, to jest firma, która musi opłacić swoich 400 pracowników. Ale przede wszystkim współpracuje ściśle z graczami, żeby stworzyć grę taką, jaką fani Dungeons Dragons sobie wymarzyli. Tak? Bierze, pod ich, bierze pod uwagę ich słowa i stara się do tego jakby Troszkę nagiąć, tak? Na tyle, że rezygnują sami z wydawcy, którzy, który twierdzi, że gra jest za mało podobna do Diablo, i oni chcą, żeby. No i dlaczego tak jest? No dlatego, że to przyniesie pieniążki, tak? Że to są pieniążki. Tak. I nagle po, wiesz, to jest w ogóle takie trochę działanie wbrew, jakby. Korporacyjnym, korporacyjnemu myśleniu, bo oni stwierdzili, ale my nie chcemy tych pieniędzy, my chcemy grę, która będzie podobała się graczom, a nie akcjonariuszom słupki. Nie robimy tego dla akcjonariuszy, robimy to dla graczy. oczywiście cała sytuacja jest cały czas jeszcze w rozkwicie i myślę, że możemy śledzić ten, ten temat jeszcze przez jakiś czas. Fajnie by było, gdyby faktycznie przyniosło to pozytywny efekt i wielu deweloperów, szczególnie tych bardziej chciwych, dwulicowych, dostało potężnie po dupie i żeby swoje, zweryfikowali swoje myślenie na temat tworzenia gier, ale myślę, że to jest niestety marzenie ściętej głowy. E, natomiast y, mówienie o Baldur's Gate, że ta anomalia, mi się zdaje, że ta anomalia, która jest aktualnie na trzecim miejscu na Steamie, na Steam Chartsie, właśnie staje się e, wyznacznikiem tego e, i e, myślę, że za Tydzień, może za miesiąc to już nie będzie anomalia. To będzie nasza nowa rzeczywistość, do której teraz wszyscy albo się nagną, albo nie, ale będziemy o tym pamiętać. Mam nadzieję. Pamiętajmy tak. o Baldurze, pamiętajmy o Larian, co zrobili i wymagajmy tego. Wymagajmy sami tego od, od innych. I tyle. Świetnie podsumowano. <laughs> Dobra, to był ostat... kolejny odcinek koszmarnie, koszmarnie a, nazwanego to. podcastu, który się nazywa Gra Nigdy go nie zmienimy. Nie, nie Nigdy. zmienimy, teraz już nie zmienimy, bo ta nazwa jest tak zła, że już gorsza. Już nie wymyślimy nic gorszego po prostu. No. Naszym, no może, gościem, rozmówcą moim był Bartek Bart Jakubczyk, a prowadzącym, jak zawsze, Krzysztof energik Kmicielski. To tyle. Zapraszamy do kolejnego podcastu, który pojawi się już niedługo. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowce na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.